Ale telefony się rozdzwoniły. A, Nowe Miasto. A, witam, Nowe Miasto. No, cześć. Czekaj. Długo nie dzwoniłaś. Czekaj, zapalę światło. Co tam słychać w tym pięknym mieście? Mam sympatię. Zawsze, jak mogę, to odwiedzam. Tak, tak. Ostatnio Cię widziałam na tym, na odpuście. W Nowym Mieście to było we wrześniu, odpust Matki Bożej Lipskiej. No tak, tak. No, a potem jeszcze poszedłem na ciastka. W Nowym Mieście fajne mają, super są te, ciasto dobre jest. Ciastkarnia. Gdzie? No jak się wychodzi z kościoła, i taka uliczka jest w bok, zapomniałam nazwy. Idzie się w stronę Drwęcy, na most. Coś pięknego. Kupimy się do domu na popołudnie jeszcze kilka kawałków. Dwa kawałki, tak. No. To jest takie moje rodzinne miasto. Tam się uczyłem przecież grać u profesora Jana Mani. To były pierwsze kroki na organach. Tak, taki wisiał anioł. A teraz był zdjęty do konserwacji. Taki anioł duży z takim piorunem w ręku. Na tej balustradzie. Tak. Fajnie, że dzwonisz. Fajnie, że dzwonisz, tak. Tak. A jak zdrowie? Tylko kłopoty. No musisz pamiętać, żeby nie jeść lodówki. Bo ja tu sobie zapisuję, że najbardziej szkodliwe rzeczy, tak jak mi, to szkodzą takie, które są otwarte. Już na przykład jakaś kiełbasa, czy kurczak, klopse, to już tego nie tykam. Lodówka nie wchodzi w grę. Tam tak mi miałem kiedyś takiego znajomego, to mówił, że te zimno w lodówce, no to nie jest naturalne. Ono wpływa negatywnie na, lepiej świeże gotować. Świeżo, takie gorące. No. Tak, tak. No teraz taki okres, trochę przeziębiona. A wiesz co zrobić? Wziąć cukier na łyżeczkę i pokropić amolem. Można kupić w aptece amol. Taki przezroczysty płyn, taki pachnący, to się na ziołach. Pokropić amol. Amol to nie jest chwyt do gitary, ale tak się nazywa. Pokropić ten cukier i połknąć i tak ładnie się też rozgrzewa. Bo tam gardymax to już wiadomo, że to chyba. To też dobry jest, ale to jeszcze tylko. A można też robić inhalację, na przykład szałwie sparzyć. Ja kiedyś tak robiłem. I wdychać te opary, nie? Albo natrzeć szyję. Ale ja teraz ostatnio tak jakoś nie chcę się fatygować, to robię sobie właśnie ten gardymax, nie? Tak. A ja teraz nie mam telewizji do telewizji. I słyszałem takie coś, że mają, że jak zrobiła Platforma i PiS, zrobiła głosowanie, taką ustawę, że członkowie Platformy i PiS-u mają już na kilkutygodniowe szkolenie do wojska. Prawda to? A nie, oni nie, tylko, a zwykle ludzie tylko. A zwykle ludzie. A oni, a no tak, tak. No. Zwykli ludzie, tak. No. Tutaj mam fajną, ułożyłem, ale nie miałem okazji, a może byś to nagranie pokazała organiście, czy gdzieś komuś. Mam ładną pieśń skomponowałem na odpust do Matki Bożej Łąkowskiej. To zaraz zagram. A telewizji nie, no nie oglądam. No słuchaj. Te wiadomości wszystkie takie same. Na przykład w komórce jest napisane, że robił to w lesie. W komórce dostałem te wiadomości, co przychodzą. Robił to w lesie. No i to takie jest chwytliwe, no nacisnąłem. Co to tam robił? Robił to w lesie. Się okazuje, że jakiś tam chłopak, 22 lata, kradł drzewo z lasu. No, no i tam policja go zapała i tam miała sprawę i tak dalej. A tytuł był, robił to w lesie. Przecież to są kpiny z ludzi, przecież
Bawił się nami jak zabawkami jakimiś, nie? Robił to w lesie. No i tak, i to obejrzysz to, i pół godziny ci zleci, i czas stracony, a lepiej się wyspać, człowiek przez sen poczytać coś, nie? To wtedy człowiek wraca do zdrowia, nie? A co u nas? No dobrze, wszystko. Pięknie w kościółku, fajne słowa słyszałam, że jak się miłością podzieli, to miłość się pomnaża. Ja mówię, ale jak to może się pomnożyć? I znalazłem odpowiedź. Sam tak już potem. Jak dostaniesz w prezencie dwa ziemniaki, jednego zjesz, a drugiego ofiarujesz matce ziemi, matuli ziemi, to ona zwróci kilka takich ziemniaków. Się rozmnożą. Czyli jak ofiarujesz coś, to się rozmnoży. No to tu by była odpowiedź, nie? No. A jeszcze dzisiaj oglądałem na TikToku takie coś. Taki gość, on się maluje, mówi, że on nie wierzy w Pana Boga. Tak pomyślałem sobie tak, jak my kiedyś umrzemy, on też. I anioł zaprowadzi nas przed tron Boga Ojca. A Bóg Ojciec do tego, co mówił, że nie wierzy w Boga, powie, że no nie może wejść do nieba, bo nie wierzył w niebo. A on powie, no przecież byłem dobrym człowiekiem, to chciałbym wejść do nieba. Idź, aniele, powiedz Bogu, że ja chciałbym wejść. I dostał odpowiedź, że Boga nie ma. Pan Bóg kazał mu powiedzieć, że Boga nie ma, bo ponieważ sam tak mówił, to niech teraz, skoro te słowa wypowiadał, to niech teraz te słowa ze sobą zabierze. Nie? Bóg, który stworzył wszech rzeczy, jak to słowo, jak może wypaść, w ogóle jak można wypowiedzieć? To jest takie gorszące dla tych maluczkich. Bóg jest, był, będzie i przyjdzie, jest wokół nas, wszędzie jest. My jesteśmy przepełnieni Bogiem. Gdyby nie było w nas cząstki Boga, to byśmy nie żyli wcale, nie? No, to fajnie, że zadzwoniłaś. To fajnie. No. A na koniec jeszcze zagra tą pieśń. Czekaj. Położę telefon, to posłuchasz. O, tu. Dobra, już gram. Bądź pozdrowiona, łąkowska pani. Bądź zawsze z nami. My ci dziękujemy. Kochać będziemy, obiecujemy, znad drwęcy kwiatami. To moja własna. To proszę przekazać tam może, ktoś sobie ściągnie słowa, może można sobie spisać. Dobrze, to ja idę już. Pozdrów tam w domu, bo już późno się robi. Będziemy w kontakcie, zadzwoń jeszcze. Okej, bardzo miło mi się było słyszeć. No, no to na razie, nie? Z Panem Bogiem.